GKS Bełchatów przegrał w Kielcach z Koroną 1-2. By awansować do półfinału, musiał dziś wygrać co najmniej 1-0. W 17 minucie do bramki Korony trafił Adam Nocoń i gospodarze właściwie od tego momentu zaczęli już oczekiwać na końcowy gwizdek. Mimo słabej gry, górnicy wypracowali sobie jeszcze kilka sytuacji, ale grali nieskutecznie. Korona najbliżej wyrównania była w 70 minucie, ale po strzale Kubickiego piłka trafiła w poprzeczkę. GKS Bełchatów po zwycięstwie z Koroną Kielce 1-0 awansował do półfinału Pucharu Polski.